Na pierwszy ogień niech może pójdzie ten zestawik. Tak się prezentuje. To są jego formy. Otwieramy zawartość. Wysypujemy. Patrzymy na instrukcję. Ogólnie chciałem sprawdzić, czy są jakieś różnice między tymi numerami, ale jak na razie ich nie dostrzegłem. Może jak będę miał jakąś drugą instrukcję, to wtedy zobaczę, jak to wygląda. Otwieramy woreczek. Woreczek jest otwarty. Wysypujemy zawartość. I tu może zanim go złożę, to pokażę. Woreczek już wycięty. Wysypujemy zawartość woreczka. I co my tu mamy? Jest trochę klocków. Na aparacie wyglądają jak niebieskie. Co mnie to zastanawia. Aż są one fioletowe. Ciekawe. Ciekawe, czy na komputerze też będą jako niebieskie, czy jako fioletowe. Dziwne. Co do elementów, to na aparacie widzenia na niebiesko, a są one fioletowe. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich okrągłych klocków, raz, dwa, trzy takich. Nie będę mówił, jakie to są, każdy widzi. Ten kokpit mi się bardzo podoba. Bo jest tylko na dwa study i z tyłu wygląda jak też fajnie, lepiej niż te co niektóre kokpity. Tu mamy jeszcze coś takiego i tutaj taki przydatny dość klocek. A to dziwne uczucie, jak na aparacie jest niebieskie, a tutaj jest fioletowe. Tutaj na instrukcji w zasadzie też. I pudełko też. Klocki są... To chyba jest jakaś wina aparatu. Przejdźmy do budowy. Bierzemy ten klocek. Długi. I kładziemy to nie wiadomo gdzie, bo to, te instrukcje są bardzo trudne. Ja domyślam się na środku po następnym kroku. Teraz bierzemy z jedno skrzydłem, trzeba przytrzymać je tutaj i przykładamy drugim skrzydłem, tylko nie mam pojęcia jak, ale chyba będzie tak. Tylko w drugą stronę. I tutaj tak samo. I tutaj dokładamy dwa takie. Następnym krokiem będzie, bierzemy szarego tego, spinamy kolejny szary, mamy i teraz dokładamy na ten. Nie. A to chyba musi być spodem. No tak. I dokładamy tutaj. I teraz coś jak trudnego, bierzemy ten tył, no to wkładamy tutaj i wkładamy tutaj w środek.
Teraz właśnie to trudne coś. Bierzemy ten fioletowy placek. Fioletowym spodem tu. I tutaj też fioletowym spodem. Tutaj dokładamy to. Tutaj co? To wkładamy w to. No chyba tak. Następnie bierzemy kolejne dwa te tu. Tu dwie maskownice. Jeden fioletowy klocek tu po skosie. Powstało nam coś takiego. Dopinamy to tutaj. Przechodzimy na następną stronę. I teraz bierzemy to. Kładziemy tak i na to, to się nazywa serek. Ostatnio na jakiejś recenzji czyli zobaczyłem, że to się nazywa serek. Bierzemy skrzydło. I kładziemy tutaj takie. Kawałek plastiku tu lata. Takie coś. Takie coś. I z drugim robimy to samo. I teraz dokładamy to tam. Udało się. I udało się. Odpięło się tutaj. Ostatni element maskujący. I statek jest gotowy. Statek prezentuje się w ten sposób. To mi się przekrzywiło. Prezentuje się w ten sposób. Z tego co widzę, może tutaj poruszać w niewielkim zakresie tymi działkami. Ewentualnie może jeszcze poruszać tymi działkami w bardzo małym zakresie. I może tu jeszcze tym tyłem kręcić. Na przykład może być coś takiego. Albo coś takiego. Klocki w tym zestawie się trochę gorzej trzymają niż w poprzednim, ale jest to zjadliwe. Moim zdaniem fajnie by było, jakby kosztował 2 złote, złotówkę, a nie 5 złotych. Budując drugą formę z tego zestawu, tą formę, zbudowałem taką wieżyczkę.
Więc to jest moja modyfikacja. Tak to wygląda od spodu. Tak wygląda od góry. To jest po prostu nawalone tych klocków. Tutaj się porusza to. Mogą to być jakieś na przykład drzwiczki dla mini ludzików. Tu jest, są ozdobne te. Podstawa tutaj w tym. I tu stało na takich nóżkach. Tak się prezentuje druga forma tego statku. Tutaj jest dziwna kolejność, bo tutaj daje to u góry, a zazwyczaj pierwsza forma jest u góry. To jest ta u góry, potem jest pierwsza forma, to jest trzecia forma. Tak się prezentuje. Z pozostałych elementów zrobiłem taki fajny jakby próbnik ze StarCrafta. A sam statek od dołu wygląda tak, a od góry tak. Przechodzimy do dekonstrukcji, czyli najpierw może ściągniemy to i przejdźmy do spodu. To są takie, to po prostu je włożyłem, bo były wolne. W sumie z tym, z tego przodu też wygląda jakoś tak ciekawo. Też jakaś forma modyfikacji. Ściągamy to. I następnie możemy ściągnąć te grille. Tutaj tą kabinę, tutaj to, tutaj skrzydło. Skrzydło jest zbudowane w ten sposób, że to jest zaczepione tutaj, tą dziurkę tyłem, takim tyłem. Tutaj jest deska i z samej końcówki nie byłem pewien, czy tak to ma wyglądać, ale tak to mniej więcej wyszło. Tu jest, trzyma się po prostu tak i tu na samej końcówce trzyma się ten. Jeszcze sam próbnik u góry. Ściągamy tą maskownicę, jest coś takiego. Tu jest taki klocek. Tu jest taki klocek. Tutaj jest kółeczko. Tu jest serek. Tu jest ozdobna płytka. Zaczepione było w ten sposób. Druga strona wygląda tak samo. I tutaj jest ozdobna płytka fioletowa. Tył tego statku wyglądał tu. No i to dochodziło do tego po prostu. Tak wygląda w przekroju. Tutaj mamy następną formę tego pojazdu, które prezentuje się w ten sposób. Tak wygląda od góry. Tak od dołu. Z pozostałych części możemy otworzyć takiego robota naprawczego. I przejdźmy może już do rozbiórki. Tutaj jest klocek wbity, tak.
Zresztą tak, tych ozdobnych nie będę ściągał. Teraz jest to na rurce. Teraz jest tak. To było tak i tak. Przechodzimy do statku. U góry są skrzydła. Jedno skrzydło jest zbudowane z tego grilla. Coś się nie mogę dzisiaj za bardzo wysławić. No i pod skrzydłem jest coś takiego. I drugie skrzydło to jest to samo. Teraz tak jakby się utworzył nam kolejny, inny pojazd. Takie mniej okazały. Tutaj odpinamy tą całość. Tak się to prezentuje. Tutaj to. I wyciągamy to. Tylko, że ja tego nie ściągam, żeby mi się nie potoczyło i się nie zgubiło, bo to jest okrągłe. Następnie mamy drugi taki sam. I tu mamy ten żółty element. I ten żółty element był położony na takiej jedynce. Na redukcji na jedynkę. I to było zmienione na ozdobne. Teraz są te dwa elementy, które podtrzymują praktycznie całość. I pod spodem są tamte. Czyli wyciągamy to. Wyciągamy to. To i koniec.